Cześć, jestem Kasia. Dzisiaj kolejny filmik o budowaniu relacji. Chciałabym dzisiaj powiedzieć coś o tym, jak rozpoznawać języki miłości. Osobiście uważam, że jest to bardzo ważne narzędzie w budowaniu małżeństwa, przyjaźni, byciu dobrym rodzicem, ponieważ gdy już mamy tych bliskich, trochę bliskich osób, a w sumie nie mamy ich jakichś tam milionów i tabunów, tylko mamy zazwyczaj jednego partnera, dwójkę, trójkę, czy w moim przypadku piątkę dzieci, to przecież możemy być profesjonalistami i specjalistami w budowaniu relacji właśnie z tymi ludźmi. Bardzo mnie dziwi to, że w Polsce jest bardzo dużo ludzi wykształconych, którzy robią kolejne specjalizacje, którzy doskonale przygotowują strategię budowania swoich karier, rozwijania biznesów, a jednocześnie są bezradni jak dzieci, jeśli chodzi o relacje. Panuje taki ogólny mit, który mówi o tym, że jak się powiedzie, to dobrze, a jak nie, no to los tak chciał. To jest bardzo interesujące, bo wiele badań w Polsce pokazuje to, że ludzie przed rozwodami w ogóle nigdzie nie szukają pomocy. Nad związkami ciąży takie fatum. Po prostu nic się nie da zrobić, no jest jak jest, trudno. Smutek i beznadzieja. Tymczasem jest bardzo dużo modeli praktycznych, które mogą pomóc w tym, aby wzmacniać związek, aby budować. I tak jak ja mawiam, jeżeli można zarządzać potencjałem ludzkim, to dlaczego nie robić tego w rodzinie? Dlaczego nie być profesjonalnym mężem, profesjonalnym rodzicem i profesjonalnym przyjacielem? Oczywiście to jest przegięcie, bo tego się nie da tak dokładnie zamknąć w Excelu, we wszystkich ramkach. Ale chodzi o to, że to można zrobić. I Gary Chapman, tak, o którym już mówiłam w ostatnim odcinku, przygotował taki bardzo prosty, uwielbiany po prostu przeze mnie model, który mówi o językach miłości. Mówi o tym, że jest 5 języków miłości i każdy ma takie 2 główne języki miłości, które powodują, że łatwo nawiązuje emocjonalne więzi. To, że my rozumiemy, że jesteśmy kochani, to przecież wcale nie znaczy, że my czujemy, że jesteśmy kochani. Dlatego też dzisiaj chcę Wam powiedzieć, jak rozpoznać języki miłości i zapraszam Was oczywiście do treningu. Możecie trenować, zacznijcie od siebie, a potem zacznijcie obserwować swoich bliskich. Bardzo pomocne są tutaj obserwacje. Po pierwsze, czynienie obserwacji. Po drugie, pytania. Zadajemy sobie pytania. Na przykład, jeśli chcesz rozpoznać swoje języki miłości, to wystarczy to jest sobie pytanie takie. Kiedy czułam się najbardziej szczęśliwa? W jakich momentach życia czujesz się najbardziej szczęśliwa? I tutaj na przykład padają odpowiedzi ludzi, którzy kochają czas wartościowy. No jak ktoś mnie tak naprawdę wysłucha, jak ktoś tak siedzi ze mną i ktoś tak patrzy na mnie i tak i tak co pewien czas wysłucha to, co ja mam do powiedzenia, co jest naprawdę w moim sercu, no ja wtedy mam takie poczucie, że po prostu ktoś mnie wreszcie rozumie. Ktoś jest wreszcie dla mnie. Ludzie, którzy kochają dotyk, mówią, no jak ja tak się położę z moją żonką na kanapie i my tylko tak sobie blisko i ona mnie tak mizia i jest tak mi miło i wtedy ten cały stres ze mnie spada, no i ja się czuję szczęśliwy. Wiecie, to nie jest wielka filozofia, bo to jest prosty model praktyczny, ale jest szalenie prawdziwy i szalenie pomocny. Następna rzecz, następne pytanie, które możecie sobie zadać, to jest takie pytanie, a o czym Ty marzysz? Jeżeli nie wiesz, o czym marzysz, to pooglądaj sobie brazylijskie seriale, które kapią emocjami, po prostu wszyscy tam ulegają potędze miłości, wszyscy po prostu szaleją, rzucają się, pozostawiają, czego nie polecam oczywiście, ale po prostu wydaje się, że ich świat jest skoncentrowany na świecie emocji, co jest oczywiście grubą przesadą, bo przecież po coś rozum jest nam dany. Ale czasami właśnie kontakt z taką przesadą reaktywuje w nas nasze prawdziwe pragnienia. I być może od dzieciństwa pewne Twoje potrzeby nie były zaspokajane i Ty nauczyłeś się je maskować. My w ogóle jesteśmy mistrzami w noszeniu masek. Większość ludzi pokazuje, nie potrzebuje docenienia, nie potrzebuje miłych słów. Nie podchodź do mnie, nie? Nie dotykaj mnie. I bardzo często są to po prostu maski, ponieważ jesteśmy, jak ja to mawiam, zagłodzeni emocjonalnie. Ale warto dokopać się do sedna tego Twojego języka miłości, aby zacząć zaspokajać potrzeby bliskich, żeby zacząć zaspokajać potrzeby swoich dzieci i aby zacząć świadomie budować swoją rodzinę.
Kolejne pytanie, które może być pomocne z kolei dla innej grupy osób. Jakbyś miała wybrać z tej listy 5 języków miłości, to co byś wybrała? Co byś wolała? I na przykład ja bardzo często słyszałam od osób, których językiem miłości był czas wartościowy, że one najbardziej chciałyby spędzać po prostu czas ze swoim partnerem. Mężczyźni często mylą języki miłości i na przykład kobietom, które potrzebują czasu wartościowego, dają prezenty. One lubią prezenty, wszystkie kobiety lubią prezenty, ale trzeba dawać to, co jest najgłębszą potrzebą, a oczywiście dodam, prezentów nie zaniedbywać. Dlatego to są pytania. I teraz masz listę tych 5 języków miłości. To co najbardziej byś chciała? Co jest takie top 2 twoje? I wtedy ty czujesz się szczęśliwa, czujesz się szczęśliwy, twoje dziecko czuje się szczęśliwe, twój przyjaciel nagle nie jest taki zestresowany, nie jest taki napięty. Wszystko zdaje się być takie spokojniejsze, bardziej serdeczne, bardziej otwarte, bo celem relacji jest bliskość i intymność. I to jest takie narzędzie, które pozwala nam to osiągnąć. Jest to też super narzędzie, które dotyczy dzieci. Moje dzieci, i jest ich 5, każde miało inne języki miłości, chociaż dodam, że oczywiście małe dzieci wszystkie lubią się przytulać, wszystkie lubią prezenty i w pewnym sensie dlatego łatwo nam się kocha małe dzieci. Tak, je się w jakimś sensie kocha łatwo, ponieważ one absorbują miłość jak się tylko da. One są takie, przychodzą i po prostu ją wyciągają. Natomiast jak zaczynają wyrastać i przegapimy te ich 2 główne języki miłości, to potem bardzo często mamy taką sytuację w rodzinie, że jedno dziecko czuło się w danej rodzinie bardzo kochane, bo dla rodziców na przykład czas wartościowy i prezenty były naturalnym językiem i dla niego to też były jego naturalne języki, takie najbliższe. Wychodziło to bez szczególnego myślenia. To było w ich krwi, ale w tym samym rodzinie trafiło się dziecko, które miało dotyk i miłe słowa jako języki miłości i cały czas czuło się odrzucone. I miało poczucie, że nikt go nie kocha, że nikt go nie zauważa, ponieważ rodzina miała taki jakby utarty sposób wyrażania miłości. Myślę, że wielu z Was odnajduje się w tych przykładach, ponieważ bardzo często byłam w takiej sytuacji, że poznawałam 2 dzieci z jednej rodziny. Słyszałam, jak opowiadali, że rodzice tak naprawdę to kochali to drugie dziecko bardziej, a ja się czułem niekochany. I najciekawsze było to, że potem rozmawiałam z drugą osobą, a ta druga osoba mówiła, tak naprawdę rodzice to kochali tą drugą osobę, a ja się czułem niekochany. To jest bardzo interesujące i mistrzostwo świata, żeby mieć 2 dzieci i każde czuje się równie niekochane. To jest po prostu brak umiejętności, brak rozpoznania i brak wiary w to, że relacje można budować. A można je budować i do tego Was zapraszam.